3-2-0. Kolejne łączenie z Nowego Jorku. Kamil Grabczyk, witam serdecznie. Dzisiaj odwiedzimy pewne miejsce, które w Nowym Jorku po prostu trzeba zobaczyć. A dzisiaj, to znaczy się dwa dni temu była dość ważna data, bo to miejsce zostało otwarte dla turystów. I tam właśnie się udamy. Przedłużający się termin odebrania maluka nam to umożliwił, bo zgodnie z planem już powinniśmy dawno być na Florydzie, ale jednak czekamy na malucha w Nowym Jorku już trzeci tydzień. I właśnie dzisiaj mamy 31 maja, 29 było otwarcie, może tyle w ramach wstępu, nagrywanego w dość nietypowym miejscu, bo po prostu godzinę temu olbrzymi deszcz nadszedł na Nowy Jork i czyhamy schowani pod wiatą, aż przejdzie, więc mamy nadzieję, że zaraz ten deszcz się uspokoi i będzie można nagrać coś więcej spod budynku. Zobaczycie, o co kaman. Tyle. Do zobaczenia za moment. O 11 września nie muszę zbyt dużo mówić. Każdy pamięta ten czarny dzień dla Stanów Zjednoczonych, jak dla całego świata. Ktoś by pomyślał, że to mogło zdołować, tudzież podciąć skrzydła Amerykanom. Oczywiście może i tak, ale za mną dowód na to, że nic nie pokona wielkiego narodu amerykańskiego. I tam właśnie World Trade Center 1 otwiera swoje drzwi dla turystów, więc skorzystamy z tego i właśnie się tam udajemy. 541 metrów, co w stopach jest liczbą 1776, co oznacza datę ogłoszenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak sobie to wymyślili. Za mną. Chodźmy. No i udało nam się wejść do środka po lotniskowej kontroli, która jest tam. Przeszliśmy do następnego etapu zwiedzania. Tutaj olbrzymi ekran. I teraz udajemy się do windy. Do bardzo szybkiej windy. Chodźmy. Welcome to One World Observatory. Hi there. Right around here, please. Oh shit, we're at the same spot. No, it's no i w 47 sekund udało nam się dostać na 380 metr na setne piętro World Trade Center 1. Dla mnie, dla gościa, który codziennie przez 3 lata zjeżdżał na minus 650 metrów pod ziemię, z takim samym wynikiem czasowym nie zrobiło to szczególnego wrażenia. No ale na czasie pokonywania
odległości, wysokości, podobieństwo z solą górniczą się kończy. Dobrze. And move to the far ends of the theater. Mała poprawka. Nie jest setne piętro, tylko 102, ale wszystko się zgadza. 47 sekund, ponad 380 metrów. No i dobra, koniec pieprzenia, pora na widoki. Nowego Jorku została przez nas wyoglądana, wypodziwiana. No i teraz chwilę refleksji, czas na podsumowanie. Ogólnie na przykład porównanie z Burj Khalifa w Dubaju. No i powiem wam, World Trade Center 1 wypada dość słabo. Przede wszystkim największym minusem World Trade Center i tarasu widokowego, a w zasadzie piętra widokowego, jest to, że jest otoczone szkłem. Nie ma żadnej dziury, nie ma luki, gdzie można by wystawić aparat i nagrać coś albo zrobić zdjęcie bez odbicia swojej osoby lub sąsiada w szybie. To jest naprawdę wielki minus. Następnym minusem, tak jak mówię, dalej porównuję do Burj Khalify, jest brak lornetek, które na Burj Khalifie były wszędzie dookoła. Multimedialne lornetki, dzięki którym najeżdżało się na dany budynek i już o nim wiedziałeś wszystko. Tego tutaj też brakuje, bo budynków dookoła jest dość sporo, a w zasadzie już nie, bo za mną są chmury, więc nawet już i tak nic nie widać. No i tego brakuje. Na plus może ta multimedialna podłoga. Dzięki kamerom umieszczonym dookoła budynku widać, co się dzieje. Jednak jest to obraz odtwarzany, bo dzisiaj jest słaba pogoda, a tam mamy słoneczną. No tyle. $32 kosztował tutaj wjazd. Wiem, że na Burj Khalifa byłem już 2 razy i chętnie jechałbym po raz trzeci, a tutaj na pewno nie wrócę. To tyle. Z informacji, jutro prawdopodobnie odbieramy Malucha z portu. Tyle, naprawdę już kończę, pioneczka. Can you see I get it, Ben?